To jest ostatnia szansa na dobry wynik w trakcie dzisiejszej rywalizacji. Piotr Małachowski. Leci ten dysk, leci i wylądował w linii 65 metra. Raz jeszcze prosimy komisję sędziowską konkurencji rzutu dyskiem o odwracanie tablicy wyników w kierunku publiczności. Pierwsza trójka, Renata Pliś na trzeciej pozycji. Odstaje już od tej czołówki Diana Sujew z Niemiec. Halowych w 1995 roku w Barcelonie zajął wysokie miejsce na podium. No ale jak widać, tradycja skoków tam jest znakomita, ale przekroczony skok, a zatem na wyniku 8 metrów 13 centymetrów Tyrone Smith kończy ten konkurs. Najbardziej mi się podobały biegi i skoki w dal. Bardzo mi się podobało, jestem zadowolona, że po prostu spędziłam tutaj na łonie natury i oglądając takie niespotykane rzeczy, które naprawdę byłam świadkiem, jak to się mówi, historii. No chyba skok w dal jednak najwięcej emocji dostarczył i wyniki były bardzo na wysokim poziomie, a i sympatyczni zawodnicy. Bardzo fajna impreza. Zresztą byłam tak jakby współorganizatorem, bo moje dzieci były tak zwanymi koszykowymi. Dzieci bardzo, bardzo zadowolone. Publiczność dopisała. No i cóż, no bardzo, bardzo fajnie. Bardzo lubimy chodzić, dlatego całą rodziną wybraliśmy się na ten meeting. Świetnie jest czasem popatrzeć. Nie tylko w telewizji po prostu. Dobrze, że jest coś takiego w Szczecinie. Ja bo w ogóle uwielbiam takie zawody i dlatego przyszliśmy również. Wydaje mi się, że odczucie takie głębokie, bo czasami wspomnienia, bo czasami raz kiedyś uczestniczyłem w takie zawody, ale w Warszawie biegałem, więc czasami wspomnienia wracają. O. Także, a ogólnie wrażenia no, takie świetne.